Proszę Pani, mamy dzisiaj taką sytuację, że Regionalna Izba Obrachunkowa jest pod dyktando Pana Wojewody. Będzie robiła wszystko, żeby tu nie pomagać, a raczej przeszkadzać. Ja się spodziewam jeszcze dalszych perturbacji, chociażby z budżetem. Jeżeli mamy w Radzie Miasta prawie że równowagę, no bo prawie że, bo to 23, 12, 11 czy odwrotnie, to jest prawie że równowaga, to kluczowe decyzje zawsze będą w ten sposób podejmowane. Czy na przykład budżet, czy absolutorium, to nie, one nie są podejmowane merytorycznie na potrzeby miasta, tylko politycznie, żeby zaszkodzić Malinowskiemu i miastu przy okazji. Ale ja jestem główną przeszkodą. A czy jesteś główną przeszkodą, któryś tam, że chodzi o szefa szpitala, bo po prostu się obawiają, nie mają zaufania. Więc to jest osoba nieprzewidywalna według nich i teraz to, co będziecie wprowadzać, jaka to jest nad tym kontrola? Bo tu trzeba będzie naprawdę mieć precyzyjną kontrolę, żeby nie popłynąć z tym. To zbyt długo by to Pani dzisiaj mówić, jaka to jest kontrola nad szpitalem. Ja tylko powiem tak, że kontrola i rozmowy z Panem Dyrektorem są codzienne. Albo to czynię ja, albo to czyni mój zastępca. Oprócz tego jest wydział i zastanawiam się nad powołaniem specjalnej osoby w moim imieniu, która będzie pomagała dyrektorowi, finansisty, którego mamy, takiego finansistę, w dalszych czynnościach związanych z pozyskaniem kredytu na restrukturyzację zobowiązań szpitala. Ale ta osoba będzie decyzyjna? Decyzyjna w zakresie finansów.